Bonjour mes amis, fajnie, że klikaliście. Pytaliście mi naprawdę wiele razy, żebym pokazał wam coś prostego, wegetariańskiego. Nadszedł ten dzień, dzisiaj pokażę wam bardzo ciekawe cukini. Oglądajcie dalej. O, 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 o! Fajnie, że klikaliście. Dzisiaj zrobimy przepis kuchni wietnamskiej. Potrzebujemy dojrzały pies, 6 lat. Nie za tłustą i nie za chudą. A tak na serio, dzisiaj chciałem wam pokazać przepis z kuchni wegetariańskiej. Nie wegańskiej, dlatego że będę miał mozzarellę. To może być kolacja, taka malutka kolacja. I to też może być dodatek na przykład do mięsa. To znaczy, że ja ci pokażę coś naprawdę mega proste. Ja wybrałem dzisiaj jako warzywo cukinii, bo jesteśmy w szczyt sezonu właśnie cukinii. Czyli kroję po prostu całą cukinię. Można zrobić ten przepis też na bazie bakłażana na przykład. Obcinam drugą. Jak już to mam, to z pomocą łyżki wydrążuję wszystkie pestki. Dodaję teraz cukinii w środku naczynia. Mimo, że zdjąłem pestki, to cukinia ma bardzo dużo wilgoci jeszcze w sobie. Zrobimy tak, że doprawiamy solą, pieprzem. I żeby pompować wilgoć, który będzie puściła cukinii w trakcie pieczenia, mogę dodawać właśnie tartum buku. I teraz obstawiam to tutaj z boku i przygotuję pozostałe składniki. Czyli pokroję teraz pomidor na takie malutkie talarki. Najwyżej jak będą większe, to pokroję na pół. Czas teraz na mozzarellę, a uwaga! Ja dzisiaj używam bardzo dobrą mozzarellę. Prawdziwa mozzarella, bo ona jest zrobiona właśnie z mleka bawoła. Polecam ci ją kupić. Jeśli nie znajdziesz, to kup po prostu zwykłą mozzarellę. I zrobimy też takie talarki. Na pół jeszcze raz. I to samo na pół tutaj. I dobrą pasatę dodajemy wszędzie do środka. Możemy delikatnie podsmarować. I czas, żebyśmy nakładali teraz jeden kawałek pomidor. Jeden kawałek mozzarelli, jeden kawałek bazylii i tak do końca zrobię wszystkie pozostałe cukinii. I dodaję teraz oliwa z oliwek wszędzie, z dobrej jakości. Dodaję znowu ponownie pieprz. Uwielbiam takich przepisów, mega proste. Przypominam, możesz to zjeść jako obiad, ale też możesz to dodawać jako na przykład dodatek do mięsa. Możesz wziąć na przykład też mini baby cukinii i zrobić to samo, ale oczywiście nie zrobisz wtedy 4 warstwy, tylko jedno. I na koniec jeszcze troszeczkę ziół prowansalski na górze. I to wyląduje teraz do gorącego pieca, temperatura 180 stopni na 20-25 minut. 30 minut minęło, wszystko jest idealne. Z pomocą noża możesz sprawdzać, czy cukinia, widzicie, jest miękka. Jest upieczona, jest delikatna. Co jest bardzo fajne właśnie z tą mozzarellą, że ona się roztopi, ale ona się nie rozpływa. Ona jest taka miękka, widzisz? Tylko ona trzymała swój kształt. I troszeczkę jeszcze bazylii na wierzchu dodam. I oczywiście tutaj mamy dobrą oliwę z oliwek jeszcze smakową. Czyli bierzemy tą oliwę. I dodajemy na wierzchu. No i najważniejszy moment, trzeba spróbować. Cukinia jest al dente. Mamy naprawdę rozpuszczające mozzarellę. Pomidory idealne do tego. Żyły prowansalskie też dają swój aromat. Na pewno jest to zdecydowanie lepsze niż zrobić kanapkę właśnie z pomidorą, z mozzarellą i z bazylią. Ja uważam, że takie przepisy, pytacie mnie, żebym je pokazywał, może ktoś powie, co on pokazał, przecież to jest tak proste. Właśnie o to chodzi w kuchni. Czasami najprostsze przepisy, najszybsze przepisy są najlepsze. Koniecznie zasubskrybuj kanał, jak jeszcze tego nie zrobiłeś. Daj mi kciuk do góry, jeśli potrzebujesz więcej takie inspiracji do twojej kuchni. A zapraszam serdecznie na mój profil na Instagrama, bo tam znajdziesz różnych innych przepisów. Życzę wam bon appétit, smacznego i do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się. Inny mega prosty, szybki przepis, kliknij tu!